Ja bym chciał zacząć od tego, że diametralnie nie zgadzam się z przedmówcami w kwestii tego, iż powinniśmy zdjąć tą uchwałę z porządku obrad, gdyż uważam, że tak wydyskutowanego, tak omówionego wielokrotnie przez wiele godzin na komisjach dokumentu to w Cieszynie dawno nie było. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że na ten moment ten program jest dobry, jest efektem właśnie kompromisu między tym, co proponowali radni i tym, co zaproponował burmistrz. Uczestnictwo w tym tworzeniu tego dokumentu przez Radę Sportu też nie może być zlekceważone. Rada Sportu, czyli de facto ludzie, którzy tworzą cieszyński sport, działacze, trenerzy, przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych, wydali pozytywną opinię na temat tego projektu, programu rozwoju sportu i rekreacji w mieście. I chciałem powiedzieć, że to jest jedna z rzeczy, która mnie osobiście przekonuje do tego, że powinniśmy dalej procedować. To, że nie jest ta uchwała w tej chwili zaopiniowana, no to byśmy musieli się zastanowić, bo komisja doraźna do spraw sportu wniosła pewne swoje wnioski na ostatnim posiedzeniu, w sensie swoje jakieś tam spostrzeżenia. Pan burmistrz odpowiedział komisji w piśmie w dniu wczorajszym, że zamierza tylko jeden z postawionych wniosków uwzględnić, innych nie. Natomiast sama procedura jest dochowana w moim odczuciu i uważam, że po wnioskach komisji, no teraz Rada Miasta będzie decydować, czy przyjąć ten program rozwoju sportu, czy go nie przyjąć? Czy on już jest gotowy, czy jeszcze nie jest gotowy? Na temat samego programu chcę zabrać głos w innym punkcie, kiedy będziemy, mam nadzieję, głosować ten program i będę Państwa przekonywał do tego, żeby ten program przyjąć. Jest on rzeczywiście otwarty, można go modyfikować, ponieważ ja domyślam się, że przykładowo po roku jego funkcjonowania będzie sprawozdanie z realizacji tego programu. Jeżeli pojawią się tam jakieś błędy, niedociągnięcia, coś nie będzie funkcjonować i zasygnalizuje to komisja, odpowiednia komisja Rady Miasta, bądź radni, bądź po prostu stowarzyszenia i kluby sportowe, bądź mieszkańcy oczywiście, to wtedy my pochylimy się, siądziemy, przeanalizujemy i będziemy mogli ten program zmodyfikować. Ma on w zasadzie, moim zdaniem, zawierać ogólne, ramowe kierunki funkcjonowania sportu w Cieszynie. I tą funkcję przygotowany program spełnia, w moim odczuciu. Ja nie czuję się lekceważony i obrażony przez pana burmistrza zapisami tego programu. Też mogę powiedzieć, że Rada Sportu jest bardzo ważnym ciałem doradczym, dla mnie nawet może ważniejszym niż my radni, gdyż ze względu na to, że to Rada Sportu składa się z ludzi, którzy ten sport tworzą. Powtórzę jeszcze raz. I chciałem jeszcze podkreślić, że to nie komisja decyduje, radni w komisji, tylko decyduje cała rada, a komisja ma pracować i przedkładać radzie swoje propozycje, opinie do projektu tego programu. Może dlatego nie mają uwag radni do sprawozdań, ponieważ te sprawozdania są na tyle dobre, jasne, czytelne i na tyle klarowne i idą zgodnie z myślą radnych konkretnych, że nie mają do tych sprawozdań uwag czy jakichś sugestii. Niech mi pani wierzy, że jeżeli będzie dyskusja w temacie sportu, to myślę, że członkowie Rady Miasta, którzy się tym tematem żywotnie interesują, na pewno będą mieli coś w tej sprawie do powiedzenia. I na koniec chciałbym się do pana radnego Władysława Macury zwrócić. Panie radny, spokojnie, ja rozumiem, że Rada Miasta jest organem uchwałodawczym i to Rada Miasta uchwala, a nie Rada Sportu, ale jednak opinia Rady Sportu ze względu na, tak jak sam pan przyznał, nie ujmuje pan. Ja też właśnie nie ujmuję i podkreślam tą wagę, że skoro Rada Sportu, czyli ludzie tworzący sport w tym mieście, nie mają uwag do tego programu, to
tą opinię bym uszanował, a nie brnął dalej w pracę dodatkową nad tym programem. Uważam, że komisja doraźna wykonała niezłą robotę, wielogodzinną pracę, wielomiesięczną pracę bym powiedział. Była powołana do konkretnego zadania, czyli programu rozwoju sportu i myślę, że funkcjonowanie, przedłużanie działania tej komisji w dalszym ciągu nie jest nawet specjalnie zasadne, bo jeżeli ten program jest na tyle dobry, że zyskuje aprobatę działaczy sportowych, a do tego zyskuje aprobatę, być może, bo to w głosowaniu wyjdzie, aprobatę dużej części Rady Miasta, to może trzeba ten program przyjąć, trzeba go zacząć realizować i tutaj ukłon w stronę burmistrzów, że będą tutaj jakby pilnowali tego na pewno razem ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, swoimi służbami. No i przede wszystkim trzeba w końcu ten temat uporządkować, bo tak jak mówię, uważam, że ten program bardzo fajnie pewne rzeczy układa, nadaje pewne kierunki i pewne ramy funkcjonowania sportu w mieście. Ja myślę, że ten program jest na tyle dobry, że trenerzy i wszyscy ludzie związani ze sportem, oprócz jednej osoby, która zawsze była w opozycji tutaj cieszyńskiego sportu, uznały ten program, przyjęły go, więc ja myślę, że proponowałbym go przyjąć i obserwujmy, co się będzie zmieniać, jakie będą wnioski. Być może sami trenerzy wystąpią o zmiany jakieś. Z całym szacunkiem dla pana Władka tutaj wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć ten program i takie jest moje zdanie, ale szanuję zdania innych, także myślę, że powinniśmy głosować i wtedy wyjdzie po prostu jaka jest wola Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, ja muszę przyznać, że jestem zaskoczony po tylu miesiącach pracy komisji i wypracowaniu przez państwa jakiś kształtu tego programu. Wiedzieliście państwo, że na najbliższej sesji on się pojawi. Teraz na sesji wszyscy członkowie komisji, znaczy czy część członków komisji twierdzi, że jednak lepiej go nie podejmować, mimo że pracowaliście nad nim już ponad rok. Ja tylko mam taką sugestię, bo to też może i my jako członkowie komisji powinniśmy uderzyć się w piersi, ale sytuacja wyglądała tak, że myśmy złożyli wnioski do tego programu. No i prawdę powiedziawszy, nikt panu przewodniczącemu komisji nie zabronił po prostu nie zamykać obrad komisji, tylko poczekać na odpowiedź burmistrza i dzisiaj spotkać się przed sesją i jakby dokończyć. Tak mogliśmy faktycznie zrobić, byłoby to najbardziej rzeczową sprawą i nie byłoby tych wszystkich wątpliwości. Ale uważam, że pani mecenas ma rację, że tak naprawdę nasze uwagi są niejako opinią do tego projektu uchwały, czyli my zgłosiliśmy, dostaliśmy odpowiedź, więc moim zdaniem tu proceduralnie jest wszystko do uwag. Uważam, że powinniśmy po prostu wniosek pana radnego Macury głosować. Dziękuję. Ja jestem spokojnym człowiekiem, staram się bez emocji podchodzić do różnych rzeczy. To, że dzisiaj jestem trochę podekscytowany, no to też jest sprawa ważna, bo pracujemy nad tym programem od ponad roku, 14 spotkań komisji. Zrobiłem sobie taką ściągę, żeby nic nie pominąć. W pierwszej kolejności cieszę się bardzo, że możemy to procedować, że jednak opinia radcy prawnego jest taka, że dochowujemy tutaj te statutowe wymagania i że ten program, ta uchwała może być dzisiaj głosowana. Zacznę od podziękowań. W tym miejscu chciałbym podziękować pani burmistrz, panu burmistrzowi Kaszturze, panu burmistrzowi Majorowi i wszystkim służbom miejskim, które przyczyniły się do stworzenia projektu tego programu. Chciałem bardzo serdecznie i chyba najmocniej podziękować ludziom sportu, Radzie Sportu, która także brała czynny udział w tworzeniu tego programu, stawiała swoje postulaty, z niektórymi naszymi postulatami się zgadzała, z niektórymi się nie zgadzała i bardzo serdecznie bym w tym miejscu chciałbym Radzie Sportu też podziękować za tą opinię, którą wyraziła na temat projektu. Chciałbym podziękować serdecznie radnym Komisji Doraźnej do Spraw Sportu pod przewodnictwem pana Rafała Foltyna. Wiadomo, były mniejsze, większe
większe wpadki, ale sam miałem okazję, przyjemność i zaszczyt być członkiem tej komisji. Jestem nadal członkiem tej komisji, bo sport leży na moim sercu i mam nadzieję, że nam wszystkim, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaangażowanie, emocje tak jakby potwierdzają to, że nie jest to sprawa dla nas obojętna. Jak wszyscy siedzimy w komisji, zapewne każdy z nas ma różną wizję sportu w Cieszynie, różną wizję funkcjonowania. Różnimy się detalami, czasem rzeczami ważnymi, dużymi, ale prawda jest taka, że poprzez właśnie te wielogodzinne dyskusje na komisji wypracowaliśmy te wnioski, o których mówił pan burmistrz Kasztura. I chciałem to też powiedzieć wprost, że sporo tych wniosków, a właściwie większość, w mniejszym bądź większym stopniu zostało uwzględnione w projekcie programu. Zatem nie można, jest chybionym zarzutem, że komisja była lekceważona albo radni którejś opcji nie mogli składać wniosków i nie były one uwzględniane. A prawda jest taka, że teraz mówienie przez pana przewodniczącego Foltyna o ukłonie w stronę pana Łukasza Bielskiego, no panie przewodniczący, na ostatniej komisji ten mój wniosek, 8 osób było za, w tym również pan przewodniczący. Uwzględnienie i ta autopoprawka to jest nie tylko ukłon w moją stronę, ale to jest ukłon w stronę wszystkich członków komisji i to jest ukłon w stronę cieszyńskich sportowców i tak pan powinien to odbierać. To po pierwsze. Teraz odnośnie programu. Jest on ogólny. Macie państwo rację. Pan radny Macura mówi, że jest zbyt ogólny. No ale też nie może być zbyt szczegółowy, ponieważ on ma nakładać pewne ramy działania, kierunki w kwestii sportu w Cieszynie. I ja uważam, że ten program spełnia tę rolę. Po pierwsze stawia cele. Jakie to są cele? Wymieniliśmy inwestycje, które chcemy w sporcie realizować w najbliższych latach. Niektórzy mogą się z nimi zgadzać, niektórzy nie. Na przykład kwestia stadionu choćby też podzieliła swego czasu radę, bo pan przewodniczący Foltyn nie był zwolennikiem modernizacji stadionu przy Alei Łyska, tylko powiedzmy chciał go tworzyć w innej lokalizacji. Ja nie mówię, że ten pomysł jest zły, ale realia były takie, że dokumentacja już była, były pewne już kroki poczynione i kolejna dyskusja, kolejne projektowanie stadionu, no znowu odwlekłoby to w czasie. Więc stawiamy sobie cele, jakie inwestycje i jakie działania w najbliższych latach. I to będzie też efektem corocznych sprawozdań z realizacji tego programu. Minimum dla sportowców. Zabezpieczamy minimum dla sportowców. Dlatego tak mocno upierałem się o ten zapis minimum 0,3%. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę tegoroczny budżet 190 milionów około po stronie wydatków bieżących, to daje nam to minimum na poziomie 0,3%. 570 tysięcy na dotacje dla klubów, na organizacje imprez sportowych, na stypendia. To jest moim zdaniem minimum, ale nie zamykamy się, że to jest samo 0,3, że jeżeli kiedyś ktoś postanowi stwierdzić w budżecie, mamy troszkę więcej pieniążków, można troszkę na ten sport więcej dać, my nie będziemy protestować. Szanowni Państwo, byśmy chcieli dla sportowców jak najwięcej pieniędzy, ale weźmy pod uwagę realia budżetowe i potrzeby miasta. One są ogromne i bardzo szerokie. Dlatego to jest tylko zabezpieczenie minimum. I uważam, że to 0,3% minimum jest bardzo dobrym zapisem i nie jest w ogóle ukłonem w moją stronę, bo to, że akurat ja złożyłem ten wniosek, mógł każdy inny na komisji go złożyć, bo wyglądało po głosowaniu, że się z nim zgadzamy. Druga rzecz. Czy trzecia. Nie ma w tym programie dyscyplin priorytetowych. Jak mam być szczery, ja troszeczkę nad tym ubolewam. Ale taki był kierunek środowiska sportowego i Rady Sportu, które chce zapewnić w tym programie jak najszerszą ofertę dyscyplin sportowych. Nie chce ograniczać rozwoju żadnych dyscyplin. Nie chce dyskryminować innych dyscyplin. I to jest też efekt kompromisu, jakim jest ten program. Kolejna rzecz. Program w moim odczuciu jest adekwatny do bazy sportowej, którą akurat posiadamy. Gdyż, no umówmy się, ta baza sportowa jest niezła, ale też pozostawia wiele do życzenia. Stadion przy Alei Łyska jest tego dowodem, ale mam nadzieję i taką ogromne przekonanie, że do końca kadencji ta sytuacja się zmieni i będziemy mieli piękny stadion. I dlatego uważam, że kompromis jest tutaj ważną rzeczą, która właśnie została wypracowana w toku prac komisji i
także konsultacji. Zarówno z mieszkańcami wpłynęły dwie opinie, niekoniecznie zgodne z naszymi wizjami, ale były to cenne opinie. No i również Rady Sportu, która zaopiniowała pozytywnie ten projekt. Co mnie przekonuje do głosowania za tym programem? No właśnie to, że ludzie tworzący cieszyński sport, czyli działacze, przedstawiciele stowarzyszeń, trenerzy zasiadający w Radzie Sportu, którzy, dam sobie głowę uciąć, konsultowali też to w swoich klubach, ten program. To nie jest tak, że podejmowali te decyzje jednoosobowo, że oni jednak dali zielone światło dla tego programu. I to jest bardzo fajne. I bardzo fajną też rzeczą jest, że jest szerokie spektrum tego programu, gdyż obejmuje ważne rzeczy. Finansowanie, dostępność obiektów reguluje i tak dalej, i tak dalej. Mówi też o klasach sportowych, które chcemy rozwijać. My, krótko mówiąc, ja powiem szczerze, nie potrzebujemy x-stronicowego elaboratu, tylko konkretnych w punktach wykazanych kierunków działania w kwestii sportu. I na koniec tylko chciałbym dodać, że jest to dokument otwarty. Pamiętajcie, szanowni państwo, że jeżeli zaczną pojawiać się problemy, jeżeli okaże się, że wydyskutowane przez nas i uważane przeze mnie za słuszne postulaty i kierunki rozwoju sportu, one nie będą funkcjonować dobrze z jakichś przyczyn, zawsze możemy siąść, porozmawiać, przeanalizować, nie tylko my jako radni, ale też z klubami, z mieszkańcami, którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia i przede wszystkim tym tematem się interesują. I o to apeluję do państwa o to, aby ten program przyjąć, gdyż jest to on efektem pracy też komisji doraźnej i radnych tej komisji. Szczególnie zachęcam, żeby... Tylko pamiętajcie, jak powstanie stadion, ścieżki rowerowe, nowe obiekty sportowe, to nie zapomnijcie podziękować włodarzom miasta, choćby tylko na Facebooku. Dziękuję. I jeszcze na koniec powiem tak. To nie jest mój ostatni bój o Cieślarówkę. Będę walczył, póki mi starczy sił i zdrowia, bo to jest kompromitujące, że tak można było potraktować, nawet tu nie było autopoprawki burmistrza. A dlaczego nie dziękuję, powiem szczerze, włodarzy? Bo włodarze to robią za pieniążki podatników. Także tyle na ten temat i wszystko. To wszystko. Miłego dnia, życzę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie radny Rafale Foltyn, dieta radnych za pracę w komisjach i na sesji rady też jest z podatków mieszkańców tego miasta. Dziękuję bardzo. Głosowało 21 radnych. 13 za, 7 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Stwierdzam zatem, iż uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju sportu i rekreacji miasta Cieszyna na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką została podjęta.